Pole widzenia, właściwie samo pole widzenia, to jest taka przestrzeń przed nami, którą obejmujemy swoim zakresem widzenia swojego oka. Pole widzenia jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni, które jest w stanie zarejestrować nasze oko równoległe z punktem, na który właśnie patrzymy. Jeżeli jedno oko zamkniemy, to wszystko, co przed sobą widzimy drugim okiem, to jest nasze pole widzenia tego oka. Pole widzenia służy nam do oceny nie tylko zmian w siatkówce oka, czyli tam, gdzie dochodzi do percepcji wrażeń wzrokowych, ale również pozwala ocenić przewodzenie bodźców przez nerwy wzrokowe i całą drogę wzrokową oraz również dzięki temu możemy ocenić percepcję wrażeń na poziomie kory wzrokowej, czyli w płatach potylicznych. Ono od skroni sięga prawie 90 stopni, od góry, dołu i nosa to jest ograniczenie przez krawędź tutaj oczodołu, przez nos.